witam Was tym razem w niedzielę. Ponieważ poniedziałkowy trening był strasznie poszarpany, jeszcze nie jest cały nawet poklejony, dlatego obiecałem Wam pewien bonus. Uznałem, że fajnym bonusem dla młodszej grupy dzieci będzie nauka wiązania pasa. Większość z Was jeszcze nie umie wiązać pasa. Umiejętność ta jest potrzebna na 8Q do zdawania na niebieski pas. Mam nadzieję, że część z Was niedługo będzie zdawała na taki stopień. Niektórzy może trochę później. Natomiast mam nadzieję, że wszyscy z Was będą kiedyś zdawali na niebieski pas i ta umiejętność Wam się przyda. Zresztą nie tylko podczas egzaminu czy dopuszczenia do egzaminu na niebieski pas, ale fajnie by było, jakbyście po prostu mieli wiązać pas samodzielnie, tak? Sposobów wiązania pasa jest, ja znam co najmniej 3, jest ich na pewno więcej niż 3. Dzisiaj pokażę Wam pierwszy z nich. Moim zdaniem najłatwiejszy albo jeden z najłatwiejszych i na pewno dosyć szybki. Dobrze, żeby nie przedłużać. Jeżeli ktoś ma pas na sobie, to zdejmujemy ten pas. Jeżeli nie, to szybko weźcie ten pas i uwaga, co na początek musimy zrobić? Na początek musimy znaleźć środek pasa. No, jeżeli go po prostu złożę na 2, no to nie zawsze nam wyjdzie środek w ten sposób. Więc łączę końcówki pasa, tak żeby były równo, bo pas musi być równo zawiązany. I w ten sposób składam pas na 2 części. Teraz, jeżeli macie belki na swoim pasie, to belka powinna być po lewej stronie w tej chwili, jeżeli spuściliśmy pas w dół. Makata? Trzymamy pas, najlepiej, najłatwiej będzie na kciuku. I ten środeczek, który trzymamy, przykładamy mniej więcej pod pępkiem albo na pępku. To jest taki wyznacznik, ponieważ pępek jest na środku, a pas, środek pasa musi być na środku brzucha. Tak? A teraz ciągniemy obie części pasa, obie połowy pasa za plecy. I uwaga! Tutaj prawa część, prawa strona pasa idzie pod spód, lewa strona pasa idzie na wierzch i zamieniamy ręce. Zamieniamy ręce w ten sposób. Czyli prawą ręką łapię tą stronę pasa, która jest na wierzchu, czyli ta, która była lewa do tej pory. Lewą ręką ściskam tą część pasa, która idzie pod spodem. I lewa ręka ściska pas w ten sposób, żeby ta część szła pod spód, aż do środeczka. Prawa ręka prowadzi pas, tą część pasa na wierzchu, również do środeczka. Ściskam następnie pas i uwaga, mam już pas w ten sposób. Teraz ta część, która przyszła z prawej strony, czyli ta, która jest na wierzchu, przechodzi pod spodem przez wszystkie warstwy pasa i wychodzi tą samą stroną, czyli tak jakby na prawą stronę, na właściwą stronę. I mamy już połowę węzła gotową. Ściskamy pas. I teraz powtarzamy węzeł, czyli znowu ta strona, która przechodziła pod spodem, ta, która była na wierzchu, znowu idzie na wierzchu, natomiast druga strona, drugą stronę obracamy, tak, tak jakby nakładamy, tą wierzchnią stronę też nakładamy i ta wierzchnia część pasa przechodzi znowu pod spodem. Ściskamy i sprawdzamy, czy mamy prawidłowo zawiązany pas. Zobaczcie, tutaj powinny być 2 części pasa, a tutaj powinien być dziubek. Jeżeli tak macie, to już jest dobrze.
Kolejna rzecz. Pas powinien być równo. Nie powinien się krzyżować, a na pewno nie może być poskręcany. I trzecia rzecz. Końcówki pasa powinny być równo. Jeżeli któraś Wam wisi bardziej, a któraś jest za krótka, no to znaczy, że gdzieś też coś poszło nie tak. Teraz jeszcze raz rozwiązujemy pas. I robimy, powtarzamy całość jeszcze raz. Czyli składamy pas na pół. Trzymamy środek. Przykładamy środek pod pępkiem. Ciągniemy dwie części pasa za plecy. Zamieniamy, krzyżujemy. Tak, żeby nie był później pas skrzyżowany, tylko żeby był równo. I też, żeby nie był poskręcany. Lewa część idzie pod spodem, prawa część idzie górą. Prawa część przechodzi przez wszystkie warstwy pasa. Ściskamy. Teraz ta część, która była lewa, teraz jest prawa. I ona wędruje w ten sposób. Ta część, która jest na górze, przechodzi od góry przez dół i ściskamy. I pas jest zawiązany. Teraz powinniście poćwiczyć indywidualnie. Najlepiej też z pomocą rodziców. Jeżeli rodzice obejrzą ten filmik, to mam nadzieję, że Wam pomogą. To tyle. Us!